To był celny strzał. Władysław Śląski otrzymał ponad 1 200 000 złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu na budowę strzelnicy sportowej. Jesteśmy po podpisaniu umowy z ministrem sportu. Strzelnica zakłada budowę rampy strzeleckiej, która będzie miała 10 stanowisk stałych oraz 2 stanowiska przenośne, tor strzelecki, stanowiska tarcz strzeleckich oraz ścieżkę techniczną. Inwestycja zostanie zrealizowana w pobliżu rodzinnego parku rozrywki przy Szkole Mistrzostwa Sportowego. Obejmuje budowę strzelnicy oraz stworzenie ośrodka sportowego. Ja już od dawna zapowiadałem, że będziemy dążyć dalej do rozwoju tej dyscypliny, w której mamy sukcesy, i budowy ośrodka biatlonowego. Władysław Śląski współpracuje już z Polskim Związkiem Biatlonowym. W władysławskich szkołach działają też klasy sportowe biatlonowe. Strzelnica sportowa ma być gotowa do końca października przyszłego roku. Długo zapowiadana inwestycja weszła w fazę realizacji. Rozpoczęły się prace przy dworcu kolejowym w Władysławie Śląskim. Teren dworca został już wygrodzony, został oznakowany plac budowy. Budynek dworca ma zostać zrewitalizowany. Tuż przy dworcu powstanie też nowoczesne centrum przesiadkowe. W tej chwili trwają prace związane z odkuwaniem tynków z elewacji. Trwają prace budowlane wewnątrz, ponieważ wiele elementów ścian wewnętrznych ulega przebudowie. Na zrealizowanie zadań miasto otrzymało blisko 14-milionową dotację. W Władysławie Śląskim pojawią się lampy solarne i hybrydowe. Nowoczesne oświetlenie zostanie zamontowane na terenie 14 władysławskich szkół i przedszkoli. W 14 obiektach przewidujemy dobudowę nowych 106 autonomicznych punktów oświetleniowych. Nowe oświetlenie ma poprawić bezpieczeństwo, jakość powietrza oraz wizerunek obiektów i zwiększyć oszczędności. Te punkty oświetleniowe będą posiadały źródła światła LED-owego, w związku z tym to zużycie energii jest niższe i dodatkowo będą posiadały panele fotowoltaiczne. Na realizację projektu miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 1 600 000 złotych, co stanowi 85% kosztów inwestycji. Od 6 do 22 grudnia Władysławski Rynek, kolejny jarmark bożonarodzeniowy. Bardzo wiele atrakcji, m.in. kolejny festiwal moczki, koncert zespołu Phil, ice show, wspólna wigilia z mieszkańcami i bardzo wiele atrakcji dla całych rodzin. Zapraszam serdecznie.